Mariusz Kozłowski, witam serdecznie i zapraszam na program. Dzisiaj spotkamy się z dietetykiem, który podpowie, jak zwiększyć odporność przed zimą. Powiemy także o konieczności korzystania z klimatyzacji w okresie jesienno-zimowym i na koniec fascynująca, elektryzująca Honda Civic 11 generacji. Zapraszam serdecznie. Latem doceniamy zbawienny wpływ klimatyzacji w samochodzie. Wraz z nadejściem pory jesienno-zimowej wielu kierowców rezygnuje z jej używania. To jednak błąd, który na dłuższą metę nie przyniesie żadnych oszczędności. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że klimatyzacja mniej więcej nam nie pracuje w samochodzie od września do kwietnia, jest to około 7 miesięcy, najważniejszy element w systemie klimatyzacji, sprężarka, przez 7 miesięcy nie pracuje. Co się dzieje wiosną? Wciskamy guzik AC, bum! Klimatyzacja nie pracuje. Dlaczego? Co się stało? Szukamy powodów. Powodów może być parę. Tym sercem klimatyzacji to jest właśnie sprężarka. Jeśli ona nie pracuje przez dłuższy czas, nie ma smarowania, bo wiadomo, że jeśli włączymy klimatyzację, przez cały system przechodzi czynnik chłodzący oraz olej, który smaruje sprężarkę, a dokładniej sprzęgiełko. Jeśli 7 miesięcy jest to niesmarowane, tam zbiera się wilgoć, a dalej idąc powstaje korozja. I na wiosnę można czekać duża niespodzianka w postaci niepracującej klimatyzacji. A taki defekt to jest rzędu naprawy od 1500 nawet do 4000 zł. Więc proponuję Państwu, wszyscy mechanicy, wszystkie pisma branżowe o tym mówią. Korzystajmy w zimie. Każdego dnia, jeśli nie chcecie Państwo, to chociaż raz w tygodniu przez 15-20 minut, żeby włączyć klimatyzację, ustawić sobie temperaturę dogodną dla siebie w samochodzie. Przez to czynnik będzie pracował w systemie, przez to sprężarka będzie smarowana. Nie będziemy mieć na wiosnę żadnego problemu. Ważna sprawa, pomaga pozbyć się wilgoci szybciej, od szyby wysychają. Tak, oczywiście, ponieważ klimatyzacja jest między innymi jeden z układów, to jest osuszacz. Powietrze, które wchodzi do samochodu, do kabiny, jest osuszone i czyste. Więc nie tylko wiadomo, że w miesiącach jesiennych i zimowych wnosimy dużą ilość wody, dużą ilość śniegu na nasze dywaniki welurowe bądź gumowe. To wszystko wewnątrz kabiny paruje, a jeśli paruje, no to paruje nam i na tapicerkę, i na szyby. A jeśli używamy tej klimatyzacji, no to w tym przypadku pozbawiamy właśnie tej wilgoci, bo przez system wentylacyjny wchodzi nam suche i ciepłe powietrze. Zima to ciężki czas dla samochodów, a propos wilgoci, która też wchodzi w uszczelki, w gumy. Możemy jakoś temu zapobiegać? Tak, jest bardzo dużo preparatów na rynku silikonowych, w postaci silikonu, w sprayach, w mniejszych, większych butelkach. Oczywiście, kiedy zaczynają się pierwsze przymrozki, kiedy jest duża wilgoć, mamy czasami problemy z otwarciem drzwi rano. I ciągniemy te drzwi, za tą klamkę ciągniemy i czasami możemy nawet rozerwać uszczelkę. W bardzo prosty sposób możemy to zrobić. Kupujemy środek w postaci silikonu właśnie technicznego, wycieramy uszczelkę do sucha, następnie ładnie smarujemy tą uszczelkę i mamy na parę tygodni, zapominamy o problemie. A o czym jeszcze bezwzględnie przed zimą powinniśmy pamiętać w samochodzie, co sprawdzić? Akumulator? Tak, pierwsze przymrozki bardzo mocno weryfikują właśnie nam akumulator. Są dwa momenty, kiedy akumulator w pojeździe może nam odmówić posłuszeństwa. Przy wysokich temperaturach, kiedy jest duże parowanie, i przy niskich temperaturach, kiedy mamy niedobór prądu w akumulatorze. To jest numer jeden, podstawa. Akumulator, bo wsiadamy i wiadomo, przekręcamy stacyjkę bądź naciskamy guzik start. No i w tym momencie, jeśli to napięcie jest małe, możemy dalej nie pojechać. Akumulator to jest numer jeden. Kilku dni w jednej z koszańskich kawiarni klientów obsługuje robot Bella Bot, koci robot. Dzień dobry, twoje zamówienie. Docelowo ma to zastąpić człowieka pracującego w kawiarni? Nie, mam pomóc. To jest robot, który mam pomóc jakby przy całej tej pracy. Też zaoszczędzi trochę pracownika, no bo jednak on nie musi zanosić tych zamówień, tak? Robi to robot. Na ten moment jak się fajnie spisuje, jeszcze nie mieliśmy takiego dużego natężenia ruchu, żeby to zobaczyć, jak to działa. Ma na 4 tace, więc jakby na 4 stoliki może podjechać. Wydaje mi się, że będzie wszystko okej. Witam, Max 50. Wyda jakieś dźwięki, tam może się z nim jakoś komunikować, klient?
komunikować klient nie może, jedynie co może właśnie go pogłaskać, tak jak widzimy na przykład w tym momencie, on odpowiada, jakieś tam ma swoje reakcje, nie jest jeszcze tam na tyle, żeby do niego mówić i on odpowiadał. To jest bezpieczne dla otoczenia, nie przejedzie nikogo. Tak, jest bezpieczny, ma tryby hamulcowe, które naprawdę bardzo dobrze hamują, nie? On jakby skanuje cały teren 360, to coś działa jak coś a la Rumba, tak? Ma coś podobnego do systemu, tylko że jakby bardziej taki inteligentniejszy. W międzyczasie nie sprząta? No nie, ale na przykład fajnie, bo jakby jeszcze odkurza, to byłoby trochę łatwiej zawsze, nie? Bella wchodzi w interakcję, wygląda jak kot, miauczy, reaguje na drapanie za uchem, a nawet mówi. Klient może go pogłaskać, a ten zareaguje mimiką i głosem. To unikalne doświadczenie, które na długo zostanie w pamięci klientów, zachęci do ponownej wizyty w lokalu. Przede mną nieznane przeszkody. O, czy to ty? Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy wirusy i bakterie atakują nas najchętniej. Jak zatem podnieść swoją odporność odpowiednią dietą i czy jest to możliwe? Jak najbardziej, dieta ma bardzo ogromny wpływ na odporność. Musimy wybierać odpowiednie produkty przede wszystkim, ale też spojrzeć na całokształt naszej diety, tak? Czyli nie ma takiego jednego produktu, który załatwi całkowicie sprawę, tylko najpierw musimy zadbać o całokształt diety i też o inne czynniki dotyczące stylu życia, ale jak wprowadzimy odpowiednie produkty, to na pewno nasz układ odpornościowy nam za to podziękuje. Ale dużo się mówi o kiszonkach, że są takie zdrowe, pomocne. Jak najbardziej. Kiszonki są bardzo pomocne we wspomaganiu układu odpornościowego, ale też układu pokarmowego, bo też wpływają na trawienie. Kiszonki są przede wszystkim źródłem probiotyków, ale też witamin, szczególnie tych przeciwutleniających, które bardzo mocno właśnie poprawiają odporność. Cudowne działanie czosnku i cebuli. Tak, w tym też jest prawda, także warto stosować właśnie czosnek, cebulę, ale też imbir, kurkumę, cynamon, także to wszystko, co nam się kojarzy w sumie z jesienią i z zimą, ma właśnie korzystny wpływ na nasze zdrowie. Które węglowodany jakoś pozytywnie mogą na nas działać? Przede wszystkim wybieramy te pełnoziarniste, tak? Czyli taka podstawa tak naprawdę zdrowej diety, czyli kasza między innymi, pełnoziarniste pieczywo, to też są produkty, które będą dobrym źródłem cynku dla nas, a cynk również ma wpływ na odporność. Ale kiszonki powstają z soli, czy nie możemy jakoś przydawkować, za dużo tej soli przyjmiemy? Oczywiście, jeżeli chodzi o sól, to powinniśmy ją ograniczać, natomiast to też nie jest tak, że cała ta sól, którą my dodajemy, ona przechodzi do produktu, tak? Bo częściowo ona też zostaje w tym soku, który przygotowujemy. Także oczywiście sól powinniśmy ograniczać, ale bardziej powinniśmy się skupić na ograniczeniu tej soli dodanej, tak? Czyli na przykład do solenia ziemniaków, czy tam kaszy, czy nawet dodawania soli do świeżych warzyw na kanapkach. Ze świanku płatków owsianych, one też są pomocne? Płatki owsiane jak najbardziej, jako produkt pełnoziarnisty również powinny stanowić podstawę naszej diety. Jeżeli chodzi o soki, to oczywiście lepiej wybrać zawsze cały owoc, tak, zamiast soku, bo jeżeli zastępujemy te soki owocami, no to jest też dużo składników, które w ten sposób nie przyswajamy, nie dostarczamy do naszego organizmu. Pozbywamy się w ten sposób błonnika pokarmowego między innymi, więc zawsze lepszym wyborem będzie pełny owoc czy pełne warzywo niż w tej formie soku, ale oczywiście jak najbardziej od czasu do czasu na taki sok możemy sobie pozwolić. Warzywa i owoce sezonowe, teraz jest sezon na dynie, to jest przydatny owoc? Tak, zdecydowanie powinniśmy przede wszystkim właśnie bazować na tych sezonowych produktach, też i ze względów ekonomicznych, tak, bo zdecydowanie są one tańsze. Ważne, żeby była ta różnorodność w naszej diecie. Także to jest tak naprawdę podstawa. Jeżeli chodzi o dynię, to jak najbardziej ona ma też bardzo szeroki wachlarz zastosowań w naszej kuchni. Jeżeli przygotujemy sobie takie pire z dyni, no to potem możemy zrobić z tego zarówno zupę, jak i wszelkiego rodzaju dania na słodko, mafinki, placuszki. Także dynia jak najbardziej w tym okresie jest przydatna. O suplementacji witaminą D3 już mówiliśmy, a inne witaminy warto przyjmować? Tak, witamina D to, tak jak już mówiliśmy sobie, jest podstawa. Oprócz tego też pod kątem odporności ważne są kwasy omega-3, więc jeżeli na przykład nie spożywamy odpowiedniej ilości ryb, czyli ten raz, dwa razy w tygodniu, to warto też wspomóc się właśnie suplementacją kwasów omega-3. Też pod kątem odporności taką najbardziej znaną witaminą, chyba o której wszyscy sobie pomyślimy, to jest witamina C. Jeżeli chodzi o witaminę C, to raczej nie ma problemu
problemu, żeby dostarczyć ją z dietą. A jeżeli chodzi o jej wpływ na odporność, to oczywiście ona jest, ale często popełniamy ten błąd, że w momencie, kiedy już pojawia się przeziębienie, to wtedy zaczynamy stosować duże dawki witaminy C, co tak naprawdę nie do końca działa. Lepiej byłoby wtedy suplementować się cynkiem, który w badaniach wychodzi, że skraca czas przeziębienia z 7 do 6 dni. Także w momencie, kiedy pojawia się przeziębienie, to powinniśmy na przykład taki cynk do ssania przyjmować. Pierwsza Honda Civic, w co trudno wierzyć, została zaprezentowana 50 lat temu. Teraz do gry wkracza 11. generacja w nieco bardziej eleganckiej odsłonie i z napędem wyłącznie hybrydowym. Stylistyka 11. generacji Civica znowu nie każdemu przypadnie do gustu. Na żywo auto prezentuje się doskonale. Faktem jest, że auto wywołuje emocje. Najnowszą odsłonę kompaktowej Hondy zaprojektowano wyraźnie w sportowym stylu, choć nie już tak ekstrawagancko jak słynne UFO 8. generacji. Przód auta zyskał sportowy, dynamiczny wygląd, wąskie światła LED, które łączą się z wąskim grillem, a do tego duży wlot powietrza u podstawy przywołują pozytywne skojarzenia i wygląda to zarówno nowocześnie, ale także klasycznie. Długość Hondy Civic wynosi 4,55 m, szerokość 1,80 m, wysokość 1,40 m, a rozstaw osi mierzy pokaźne 2,73 m. Honda Civic posiada bardziej stanowany wygląd niż poprzednik. Nadwozie posiada znacznie więcej prostych i gładkich linii. Pomimo bardziej zachowawczego wyglądu, Honda nadal zachowała sportowy charakter. Tył posiada lampy połączone pasem wzdłuż klapy bagażnika. Mamy dodatki w kolorze czarnym, czarne logo czy 18-calowe felgi. Czarny kolor pojawia się również na progach, obudowach lusterek i dołożony jest tylny spoiler na klapie bagażnika. Całość dobrze kontrastuje z lakierem, czyniąc z nowego Civica naprawdę ładne auto. Nadwozie oferuje łatwy dostęp do bagażnika, jego pojemność wynosi od 409 do 1192 litrów. To całkiem sporo. Japoński model po raz pierwszy w historii dostał klapę bagażnika z żywic polimerowych. Dzięki zastosowaniu nowej technologii zmniejszono masę całego elementu o 20%. Ułatwia to otwieranie i zamykanie. Honda mocno poprawiła jakość wykonania wnętrza. Stało się ono spójne, proste i eleganckie. Mamy cyfrowe, dobrze czytelne zegary oraz wyświetlacz ponad 10-calowy, który nadal ma fizyczne pokrętło. Przyciski i pokrętła zachował także panel klimatyzacji. Wybierak do automatycznej skrzyni został zastąpiony przyciskami. Środkowy tunel ma ładne wykończenie a la carbon. Kierownica skórzana ma gruby wieniec i bardzo dobrze leży w dłoniach. Honda chce, by nowy Civic wewnętrz dawał poczucie użytkowania auta premium, stąd w środku nowoczesne tkaniny i przyjemne w dotyku materiały. Mistrzem pierwszego wrażenia jest metalowa krata nawiewu powietrza o wzorze plastra miodu, poprowadzona przez całą szerokość deski rozdzielczej. Pozycja za kierownicą jest dość niska, co daje fajne wrażenia podczas jazdy. Fotele są wygodne, mają dobre trzymanie boczne. Miejsca w środku jest pod dostatkiem zarówno z przodu, jak i z tyłu. Ma na to też wpływ zwiększenie rozstawu osi względem poprzednika o 3,5 cm. Większa jest także powierzchnia szyb, co optycznie dodaje dodatkowego wrażenia przestronności. Na konsoli środkowej nie brakuje miejsca na drobne przedmioty. Mamy dużą tackę z bezprzewodową ładowarką smartfonu, pojemny schowek w podłokietniku oraz wiele portów USB do transferu danych i ładowania z przodu oraz dwa do ładowania z tyłu. Nowy Civic otrzymał też pakiet Honda Sensing, rozbudowany zestaw zaawansowanych systemów bezpieczeństwa i rozwiązań wspomagających kierowcę. Nowa przednia kamera o szerokim kącie widzenia 100 stopni oraz udoskonalone systemy rozpoznawania obiektów zwiększają zdolność Civica do wykrywania pieszych, krawędzi jezdni, oznakowania poziomego drogi oraz innych pojazdów, w tym motocykli i rowerzystów. Po raz pierwszy nowy Civic został wyposażony w czujniki ultradźwiękowe, po 4 z przodu i z tyłu pojazdu. Oprócz udoskonalonych rozwiązań minimalizujących skutki ewentualnej kolizji czy tempomatu adaptacyjnego, w Civicu wprowadzono monitorowanie martwego pola i ruchu poprzecznego oraz asystenta jazdy w korku. Za bezpieczeństwo odpowiadać mają dodatkowe wzmocnienia konstrukcji oraz łącznie 11 poduszek powietrznych, w tym boczne poduszki powietrzne dla pasażerów z tyłu, kolanowe poduszki powietrzne dla pasażerów z przodu, zmniejszające obrażenia w przypadku zderzenia czołowego oraz przednia centralna poduszka powietrzna zapobiegająca zderzeniu kierowcy z pasażerem podczas kolizji bocznych.
Najnowsza Honda Civic oferowana jest wyłącznie z jednym napędem. Jest to hybryda składająca się z silnika benzynowego o pojemności 2 litrów oraz umieszczonej z przodu jednostki elektrycznej. Moc systemowa to 184 konie mechaniczne, zapewnia dobre osiągi. Dodajmy do niej jeszcze 315 Nm maksymalnego momentu obrotowego, które są momentalnie dostępne dzięki silnikowi elektrycznemu. Prędkość maksymalna Civica została ograniczona do 180 km na godzinę, zaś od 0 do 100 auto przyspiesza w 7,9 sekundy. To dobry wynik. Średnie zużycie paliwa to 5 litrów na 100 km. Silnik spalinowy nie generuje żadnych niepokojących hałasów. Honda zachęca do dynamicznej jazdy. Dwulitrowy silnik wolnosący o mocy 143 koni mechanicznych jest odpowiedzialny głównie za produkcję energii napędzającej silnik elektryczny o mocy 184 koni. Przez większość czasu nie ma bezpośredniego połączenia kół z jednostką spalinową. Wyjątek stanowi duże i stałe obciążenie, na przykład podczas jazdy autostradą, wtedy to silnik spalinowy jest wykorzystywany bezpośrednio do napędu, elektryk mu tylko pomaga. W praktyce napęd płynnie i bez udziału kierowcy przełącza się z trybu elektrycznego w hybrydowy czy spalinowy. Wszystko funkcjonuje bezproblemowo. W układzie napędowym nie ma też klasycznej skrzyni biegów, nawet tej bezstopniowej. Nie ma nawet przekładni planetarnej. Jest przekładnia, która ma jedno przełożenie i pracuje na nim przez cały czas. To rozwiązanie na tyle unikalne, że można temu poświęcić osobny program. Skrzynia skutecznie imituje zmiany wirtualnych przełożeń, pomimo że ma tylko tryb jazdy do przodu i do tyłu. Nasze zmysły skutecznie oszukuje też sztuczny dźwięk wydobywający się z głośników po wybraniu trybu sport. Nie jest to denerwujące buczenie, a prawdziwe odgłosy czterocylindrowego motoru. Inżynierowie Hondy mocno popracowali nad wprowadzeniem Civica. Wyższa sztywność nadwozia, bezpośredni układ kierowniczy, niski środek ciężkości i dopracowane zawieszenie sprawiają, że auto nie boi się zakrętów i dostarcza sporo frajdy w takich warunkach. Niska pozycja za kierownicą tylko to wzmacnia. Jednocześnie Civic jest bardzo wygodny w codziennej jeździe po mieście czy w trasie, wystarczająco komfortowy na nierównościach. No i nie zapomnijmy o oszczędzaniu. Klasyczna hybryda jest świetnym rozwiązaniem dla wygodnych. Nie trzeba jej ładować, a można korzystać z pomocy trybu elektrycznego, który poprawia dynamikę i mocno obniża zużycie paliwa, szczególnie w mieście. Naprawdę trzeba się postarać, żeby przekroczyć 5,5 litra na 100 km. To bardzo mało. Kolejna ciekawostka, łopatki przy kierownicy nie służą do zmiany biegów, a do ustawienia siły odzysku energii, jak w pełnych elektrykach. W ustawieniu na maksa auto prawie samo zwalnia po odpuszczeniu gazu, nie trzeba używać hamulca, a bateria ładuje się szybciej. Nowa Honda Civic dzięki zmianom konstrukcyjnym zapewnia więcej miejsca pasażerom, a dzięki większemu rozstawowi osi i kół lepiej się prowadzi, pozostawiając kierowcy wiele sportowych wrażeń. Dzisiaj to już wszystko w programie. Kolejny jak zwykle za 2 tygodnie o stałej ulubionej porze, szerokiej, bezpiecznej drogi. Do zobaczenia.